Dziś pokażę Wam gilzę wiertarki. Ta jest akurat od wiertarki WS-15. Gilza ta posiada tutaj tak zwaną maglownicę, którą przesuwamy w wiertarce za pomocą tak koła zębatego, zębatki. Później z tej strony gilza posiada kanałek, w którą wsuwany jest klin, który powoduje to, że gilza przesuwa się cały czas równolegle do tego kanałka, że nie ma skręcenia na boki. Tutaj są otwory z jednej strony i z drugiej strony, które służą do wybijania czpienia wiertarskiego z wrzeciona. To jest po prostu taki kawałek stożkowej blachy o grubości 3-4 mm, który tu wbijamy i wtedy za pomocą tej blachy możemy wyjąć sobie czpień wiertarski z wrzeciona. Dziękuję.